Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Moi drodzy, kariera od zera. Jedziemy sobie kolejne wyzwanie. Tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, bo tak, nie mamy limitu czasowego, musimy dostarczać furki pod wskazany adres i możemy użyć dowolnej trasy, jaką chcemy, ale musimy dojechać do celu w jednym kawałku. I im więcej furek dostarczymy, tym lepiej. No i zobaczymy, jak będziemy mieli różne pojazdy. Na początek mamy chyba coś takiego. Tak, do miejsca docelowego zostało 3 km, dzisiejszy ruch niewielki, godzina 8. Pamiętaj, że nie możesz resetować swojego pojazdu, uszkodzenia pojazdu nie wliczają się do wyniku. Najważniejsze, by pojazd trafił do miejsca, więc fajnie, możemy rozwalić auto nawet dosyć mocno. No i nie mamy limitu czasowego, więc to jest takie dosyć spokojne wyzwanie, bym powiedział. Dostajemy w stan... O! Kurde, piechotnica uszkodzona. Dostajemy w standardzie... O kurde, jakie to szybkie. Mamy GPS-a. Jakoś chyba to będzie. Tylko wiesz, tak patrzę sobie na mapkę, jadę do przodu, a tu kurde już kraksa. Posłuchajmy, jak to brzmi w ogóle. I to jest dopasiona wersja jakiegoś tego... To jest taka wersja torowa, nie? Tego auta. No to trzeba uważać. Chyba specjalnie taką dali, żeby ci kusiło, żeby jechać szybciej. Ale wiesz, te uszkodzenia nie są tutaj najważniejsze. Ważne, żeby dojechać do celu. Moglibyśmy nawet śmigać sobie na przełaj, ale chyba tego nie chcemy robić, prawda? Nie, no jest dobrze. Patrzę na mapkę i dosłownie przede mną samochód wyskoczył. I to jest pierwsze auto i mamy do dostarczenia co najmniej 20 samochodów. Trzeba uważać, wiecie, na krawężniki, na wszystko trzeba uważać, bo wszystko może twoją furkę rozwalić, dosłownie. O ty! Ale on ma te jakieś opony, takie sliki albo coś. Ledwo dałem go radę opanować, jak tutaj zahaczyłem ten offroad. On jest specjalnie tak skonfigurowany, żebyś, wiesz, miał lipę, jak wjedziesz trochę na pobocze. Spoko i niespoko. Ole kusi, żeby jechać szybko, kurde. Tak, chyba mogłem pojechać krótszą drogą, albo jakoś inaczej. Dobra, i to jest pierwsza fura. Transport zaczął się kiepsko, ale chyba skończy się całkiem nieźle. I będziemy tutaj ten, normalnie taką wyciągnąć. Tak, jednak jedźmy tam naokoło, bo może się okazać, że nie dojedziemy, stary. To zobacz, to tak specjalnie te krawężniki tu są zrobione, nie? Okej, mamy to. Co dalej? I teraz mamy dojechać tutaj. No ciekawe, jak GPS będzie prowadził, ale wydaje mi się, że moglibyśmy wyjechać tu... A nie, tunel tam nie będzie prowadził. I mamy sobie, o, takie auto. Security. A, czekaj, tu mamy automat, o, okej. Strasznie lubię to w BeamNG, że wiesz, ja sobie lubię grać na skrzyni manualnej ze sprzęgłem, nie? I w niewielu wyścigówkach jest tak, że mogę sobie... Wiesz, że zmienia ci się samochód tak jak tutaj. Co chwilę masz inne auto, nie? Wcześniej miałem ze skrzynią manualną, a teraz mam automat i sobie... Nie muszę wchodzić w ustawienia gry, żeby zmienić typ przełączania biegów, nie? Z manualnej na automat. Tylko gra robi to za mnie automatycznie. Po prostu dostosowuje to do samochodu. To jest, kurde, magia. Tego nie ma Forza, tego... to ma Assetto Corsa. I w sumie niewiele gier poza tym. Chyba Dirt Rally 2.0 też miał coś takiego. Wiem, że w Assetto Corsie tak jest, że nie możesz na przykład w Nissanie GT-erze, wiesz, zmieniać sobie biegów na H-shifterze, tylko musisz używać łopatek, nie? LBMG ma to z automatu i ma ten świetny automat, ma ten taki też, wiesz, automat leniwy, nie? Tak jak tutaj mamy w tym samochodzie, że nie jest taki wyścigowy, że tam podchodzisz do końca obrotu, żeby zmieniać bieg, tylko się włącza też ten system oszczędzania paliwa i przy niskich obrotach zmienia ci biegi, jak sobie jedziesz powoli, tak jak ja teraz, nie? To jest to. Tak jedna osoba mi napisała ostatnio, nie na tym kanale, na innym kanale mi napisała w komentarzu, że odkąd zagrała sobie w BeamNG, to inne gry wyścigowe ją nie interesują, jego akurat, nie? To może być właściwie takie spokojne wyzwanie, nie? Jeśli nie mamy ograniczenia czasowego,
a ogranicza nas jedynie nasz czas taki prywatny w rzeczywistości, bo chcemy, wiadomo, jak najszybciej zrobić, jak najszybciej zarobić i iść na następne. No ale to powinno być raczej takie, a spoko zadanko, nie? Mogliby tu dać ograniczenie czasowe na jakąś tam dostawę, no to wtedy by było trudniej. Zobacz, jakie miejsce w ogóle trzeba tutaj jechać. Problem w tym samochodzie jest taki, że on się gówniano prowadzi. Ja już go sobie wcześniej kupiłem, tylko inną wersję, taką cywilną, używaną. On był straszny. Naprawdę, trzeba by było dużo w nim przerobić, żeby w ogóle do czegoś mógł służyć. A kupiłem go do transportu, bo zobacz, jaką dużą pakę mamy tutaj z tyłu. Ty, patrz, co się dzieje. Ziomek, co ty, pijany? Patrz typa, ty. O, okej, okay. Już 3 gwiazdki zdobyłem. 20 samochodów jest na wszystkie gwiazdki. Myślę, że zrobię na wszystkie gwiazdki, bo nie jest to takie trudne. Kurde, strąbili mnie. O, gotowe. Tu mamy szybką dostawę, bo w mieście będzie, bliziutko, ale patrz jaka fura. Z tego co pamiętam, tym się kiepsko jeździło, więc... To jest samochód, który na pewno będzie szybki i będzie nas kusić, żeby jechać właśnie z dużą prędkością. A, i mamy tutaj skrzynię CVT, więc mamy jeden bieg do przodu. O kurde, ale nim szarpie. No, tym kusi, kurde, kusi. Coś tam dupło. No, coś się z zawieszeniem stało z tyłu, zobacz. Chyba, że tak było. Nie no, było tak. Ale szybkie to jest, kurde. Okej, mamy. U, ale szybkie. Jakie przyspieszenie, człowiek. Okej, tu mnie GPS tak prowadzi. Ciekawe, czy to najkrótsza droga. Wiesz, czasami najkrótsza droga nie jest tą najszybszą, bo im więcej mamy skrętów, lewoskrętów, tym, zwłaszcza lewoskrętów, tym dłużej nam jakiś tam dojazd do celu zajmuje. Zawsze jak jeżdżę gdzieś tak w ruchu ulicznym, gdzieś tam chcę dojechać, coś załatwić czy coś, to staram się tak robić, żeby jak najmniej lewoskrętów mieć, wiesz, tak w życiu prawdziwym. Tutaj to nie ma oczywiście znaczenia, ale lewoskręty zajmują po prostu więcej czasu. Chyba nawet w Nowym Jorku, z tego co wiem, UPC kiedyś miało, nie wiem czy jeszcze coś takiego mają, kierowcy UPC mają zakaz skręcania w lewo w Nowym Jorku. Zakaz, kompletny zakaz od firmy, nie? Oni mogą tylko skręcać w prawo. I dojechaliśmy sobie do celu, proszę bardzo, bardzo szybki samochód, wow. Teraz mamy coś takiego, to jakiś sleper jest, chłopie. No, coś tu w nim porobione jest. Widać tą maskę taką wściekłą. Tak, tam jakaś turbosprężarka wchodzi do gry przy wyższych obrotach. Jak dodaję więcej gazu, to kierownica robi się luźna, więc tracę przyczepność na przednie koła. Okej! Coś z tymi oponami jest nie tak, człowiek. Chyba dali nam śliskie opony jakieś. Ale dostawa krótka, więc powinniśmy sobie ogarnąć. Nie wiem, mam takie wrażenie, jakbym brał udział w filmie 90 sekund, co tam trzeba było szybko auta kraść i dostarczać je gdzieś tam. Chyba film z Nicolasem Cage'em, ostatni dobry film z Nicolasem, nie? No ten Nicolas i ta jego kariera, ciekawa, nie? Zajeżdżają drogę! Okej! Okay. Co on zrobił? Czemu nie zjechał na pobocze? Co za głupek! Mocno uszkodziłem? Nie, nie jest źle. Radiowóz! O kurde, dobra, jedziemy dalej, zobaczymy. O, nie tak szybkie jak elek... U, ty! I oni... autentycznie zjeżdżają nie tak jak trzeba. Zajeżdżają policji drogę. Popatrz, popatrz. Ale blisko było, ty. Jakie zegary!
rzucało tym gnojem. Ale dojechałem. Tutaj z kolei mamy zawodny napęd na przód. Urwał mi się zderzak, tak? Nie, co mi się urwało? O, ja urwałem tamtemu typowi zderzak, ty! I jadę z tym zderzakiem. O, to mogą być kłopoty. Bo może mnie gdzieś wystrzelić do kosmosu za moment. Mam na nie, dobra, oderwał się na szczęście, okej. Zawodny napęd na przód, no bo wiesz, tu może mnie wywalić z zakrętu, jak za dużo gazu dodam. To jest kłopot, zwłaszcza w takim aucie, który... chyba jest Hondą Civic z rzeczywistości, co? Mam na GPS-ie zaznaczone wszystkie samochody, raczej powinienem ogarnąć. Cyk, to jest jakiś taki policyjny GPS. O kurde, mało brakowało. Ciśnie. Dwie paki dawaj. Jest, dwie paki. Ekstra. Wiesz co? Znaczy tak, można jeszcze jechać do przodu, ale ciężko mi się wykręcić. Bardzo ciężko. O, dobra, skręciłem trochę. Kurde. O ja, 200, 200! Okej, jakoś nakierowałem, teraz powoli. Jak puszczam gaz... Nie, jakiś wysoki krawężnik się trafił, wziął. Ja myślałem, że nie mam już tego koła jednego z przodu. A ono tam jeszcze jest. Okej, to robi problem. Wiesz co, to... jestem chyba w stanie... Bo tak, uszkodzenia nie są tutaj najważniejsze, pamiętamy, nie? Jakim cudem ten samochód jeszcze śmiga? Ale jakoś to jeszcze jedzie i nawet w miarę skręcam tam, gdzie chcę. 50 km na godzinę to jest chyba V-max dla mnie teraz. Chłodnica jest nieuszkodzona, to ciekawe, że tu już prawie nie ma... A nie, przód jest cały, okej. Okej, tyłem dobrze się skręca, ale do przodu jak się jedzie, to się to nie bardzo da radę skręcić. Więc to niestety, muszę tu jakoś krawężniki chyba... O, prawie. Dawaj, wszystko zielone, dawaj. O, teraz będzie. Nie będzie, krzywo mi już jedzie. A w tą stronę nie mogę skręcać. O, chyba będzie. Jest! On ma jakieś sportowe opony albo coś. Dostarczyłem już 10. Potrzebuję jeszcze 10 dostarczyć. Okej. Mam nadzieję, że jednego fejla mogłem tam zaliczyć, kurde. O, ciśnie. Nie ma źle. Okej, oceńmy szkody. Aha, najgorsze jest to, że chyba znowu mogłem jechać autostradą kawałek dalej. Okej, ale... coś się stało. Nie powinno być tak tragicznie chyba. Ale powiem ci, że lepiej się to prowadzi niż wtedy tamto Porsche, które rozwaliłem. Tylko trzeba, w tym wypadku trzeba wyłączyć kontrolę trakcji i kontrolę stabilności toru jazdy, żeby nam samochód automatycznie nie blokował się. To jest ważne, bo dodawałem na zwykłym automacie gazu i on po prostu sam hamował. Wiadomo dlaczego, no bo myśli, że jest w poślizgu, nie? Trochę się bokiem jedzie, ale no nie ma tragedii, na pewno jest dużo lepiej jak
Warszawie. Najważniejsze jest to, że możemy dostarczyć uszkodzony nawet. Okej. Okay. Cyk. O. Ekstra. Dawaj tu kanaliksem pojedziemy teraz. Mamy dobrą furę do tego. I chyba skrócimy drogę. I raczej powinno być bezpiecznie. O! Ale buja, kurde. Tak, teraz cały czas tutaj możemy sobie jechać i powinniśmy dojechać do celu. Z tego co patrzyłem, tak mniej więcej... Trzeba uważać z tym samochodem, nim strasznie tak buja na lewo i prawo. I tutaj, jak jedziemy sobie po twardym, to ciężko jest go kontrolować. Trzeba jechać, jak skręcasz, nie? To trzeba tak mocno zwolnić. Naprawdę, tymi autami tu trzeba uważać. Cholera. Dwieście na godzinę? Czymś takim? Wyobrażasz sobie? O. Stawaj na koła, na koła, na koła, na koła, na koła. Dawaj, na koła, na koła, na koła, na koła, na koła. Ja cię nie mogę, au! Ow. Jest, jest, jest. Dobra, tym trzeba powoli, on ma napęd tylko na tył. Zajebiście ciężko go kontrolować. W ogóle jestem sobie teraz w trybie zdjęciowym, żeby popatrzeć na ten samochód, co się dzieje z tym zawieszeniem. Wiesz, tak stop klatkę sobie zrobiłem i kuźwa, stary, popatrz na opony. Patrz, jak się zajebiście wyginają. Wow. Ja, wiesz co, nie zobaczysz czegoś takiego w żadnej innej grze. Patrz na tą przednią oponę. Zobacz. Ona się kompletnie wygięła, tak jak w rzeczywistości. Tutaj mi podniosło jedno koło, teraz tak dosyć szybko ruszyłem i... rzuciło mi samochód na bok i zabrakło zawieszenia, więc to jedno koło jest w powietrzu, ale to jest genialne, stary. No kurde, gdzie on tu jedzie takim... Co on tu robi? Specjalnie, żeby zajechać drogę, nie? Ech. No i w końcu ostatnia dostawa. Co nam tutaj dali? Co to jest? Okej, ty, on ma jakieś łańcuchy tu z przodu. Patrz, jaki snorkel w ogóle! Zrobiony z jakiejś PCV-ki, ty! Jedziemy, kurde. Z tyłu łańcuchy, z przodu... Ej, te łańcuchy się animują. Kurde. Czad jest ta gra, naprawdę. Jakieś zbiorniki na dachu, hamować się prawie, że nie da, żadnego ABS-u, nic. O, w środku całkiem nieźle, myślałem, że wszystko wybebeszone. No dobra, drzwi są trochę takie... Nie? Czekaj, o. Jest trochę... O, nie ma fotela. O, z tyłu nie ma siedzeń. Okej, okay, ale deska rozdzielcza wygląda przykładnie. Włączmy sobie światła. Ostatnia dostawa, ej, 20 dostaw. Sfailowałem chyba dwie, albo jedną. No i wygląda na to, że tych dostaw tutaj naprawdę mają sporo przygotowanych, więc nie było takiej sytuacji, że... One się chyba losują, tak mi się nawet wydaje, wiesz? Ale nie było takiej sytuacji, żeby mi tych dostaw zabrakło, na szczęście. A myślałem, że właśnie będzie z tym problem. No, ale się udało. Uuu! No tak. ABS. Tu nie ma ABS-u. Ale tak, mamy solidny zderzak z przodu, więc... No już lepiej się nie zderzać, ale...
coś mnie tam uratował. I właśnie widzę, że te zbiorniki na dachu też się coś tam ruszają. O, ciężko się tym jedzie. Widzę, że im więcej tych wyzwań robimy, tym gorsze auta dostajemy. Ale takiego wyposażenia jeszcze nie widziałem, człowieku. Wolałbym nie rozpędzać się za mocno, bo nie będziemy mieli jak wyhamować. Przypominam, brak ABS-u, więc musimy pulsacyjnie hamować nogą najlepiej. Żeby skutecznie hamować, zwłaszcza na zakrętach. Żeby przypadkiem nie przyblokować kół. Ale tak, ostatnia odstawa, ku końcu. Już miałem dosyć tego zadania, ale trzeba... Długie, kurde, naprawdę, bardzo długie. Nie wiem, z godzinę to robiłem chyba. I uwaga, 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 koniec. Za to powinniśmy dostać, nie wiem, z 50 tysięcy. Za to zadanie. Ono było łatwe, nie? Jeśli potrafisz wolno jeździć. Osiągnij kombinację 10. O nie! Muszę jeszcze 10 zrobić. Bo od ostatniej porażki... Ale lipa. Wiesz, o co chodzi? Bo miałem porażkę 9 dostaw na przykład wcześniej. I muszę zrobić jeszcze... O nie, nie chce mi się już. Bieżąca kombinacja 20, no tak. Max kombinacja 20, próby 22. To czemu mi nie zaliczyło tych 10? O co chodzi? Aha, w nagrodę dostaje się gwiazdkę. Ją można użyć tam chyba do naprawy samochodu albo coś takiego. To jest nasza nagroda. Jezu, ej. To było naprawdę, no, wymagające, mimo że nie mieliśmy na czas, nie? Trzeba było się i tak postarać. Dobra. Wracam do moich dostaw, a was zapraszam na kolejny odcinek z Bimenji Drive. Trzymajcie się, na razie. Cześć.